Cześć, dziś we vlogasku opowiem Wam o doświadczeniach zamówienia jedzenia z KFC, z ich aplikacji, co mnie spotkało i jak to się zakończyło. A więc zamówiłem jedzenie w aplikacji KFC z Galerii Mokotów na dowóz i okazało się, że niestety błędnie zamówiłem. I zamiast na dowóz zaznaczyłem odbiór własny. Jedzenia nie odebrałem, ponieważ byłem w pracy i nie mogłem wyjść z pracy, a poza tym nie chciało mi się iść, bo była brzydka pogoda. Niezwłocznie po zamówieniu, tak około 20 minut, zadzwoniłem do KFC z reklamacją, że nikt nie przyjechał i że nie odebrałem posiłku i prosiłbym o zwrot pieniędzy. Tam na tej linii wsparcia dostałem wiadomość, że pieniądze następne zostaną mi zwrócone, gdy tylko restauracja zobaczy, że jedzenia nie odebrałem, mają na to 21 dni roboczych. I tak przez miesiąc czasu dzwoniłem na tą linię wsparcia, pytałem się, gdzie są moje pieniądze i mówili mi, że jeszcze nie upłynęło 21 dni roboczych, ale na pewno dostanę te pieniądze, dostałem zapewnienia i tak dalej. Po miesiącu czasu już minęło 21 dni roboczych. Dzwonię na linię wsparcia z reklamacją, gdzie są moje pieniądze. Po czym pan poinformował, zapytał się mnie, kiedy to było zamówione. Ja mówię miesiąc temu. On mówi, że tak daleko to nie ma dostępu do takich starych zamówień sprzed miesiąca i że muszę dzwonić do firmy Amnest. Podał mi telefon. Tam nikt nie odbiera telefonów. Telefony są poblokowane. Po prostu nie można się dodzwonić i tak zostałem oszukany na 20 zł przez firmę KFC. Ja już nie będę dzwonił, bo dzwoniłem bodajże 6 razy w tej sprawie. Uważam, że każda porządna firma powinna już dawno zwrócić pieniądze, tym bardziej, że aplikacja nie jest doskonała i po prostu wprowadza w błąd. Pokazuje, że ja jedzenie odebrałem, że jest w drodze, a potem okazało się, że jednak zamówiłem z odbiorem własnym. Także uważajcie na tą aplikację KFC, na tą firmę. Jeżeli zamawiacie, to bądźcie pewni, że robicie to dobrze. A najlepiej z odbiorem własnym, tak żeby was nikt nie oszukał. Do usłyszenia, hej, w następnym vlogasku. Może pojawią się nowe, ciekawe tematy.